Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię, którą rozgrywał Daniel Dubow. Jeden z moich ulubieńców, muszę powiedzieć, gdyż rozgrywa szachy bardzo ciekawe. Jego przeciwnikiem jest Anton David Guijarro. Panowie rozgrywali partię w internecie 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Silni arcymistrzowie. I zapraszam do analizy. Moi drodzy, białe rozpoczęły ruchem d4. Z tego też powodu lubię Danila Dubowa. Bardzo młody człowiek. Bardzo silny arcymistrz, 2700 ranking zdobyty. Niezwykle ciekawie gra i kombinacyjnie. Zapraszam. I skoczek na f6. Odpowiedział przeciwnik. Posunięcie c4. Sprawa normalna. e6. Szykuje nam się prawdopodobnie obrona Niemcowicza. Znaczy może powstawać różne debiuty w tym momencie. Tutaj zostało zagrane skoczek na f3. No i tutaj d5 ze strony czarnych. Czyli mamy tak naprawdę gambit hetmański. Czy to będzie gambit przyjęty, nieprzyjęty, czy może jeszcze inny sposób gry? No właśnie, g3. W ten sposób tutaj nam powstaje po tym posunięciu takie katalońskie schematy. Goniec na G2, czy taki przyjęta katalonka, że tak powiem. I tutaj to bicie powoduje to, że białe mają otwartego gońca, są jakieś perspektywy na pewno. Poza tym białe się nie boją oddawać tego piona. Zresztą taki zawodnik jak Dubow szczególnie lubi grać takie gry na pewno, znaczy takie pozycje, gdyż to miesza pozycje bardzo mocno. C6 ze strony przeciwnika. Twarde zagranie, dlatego że widzimy, trzyma tutaj tego gońca mocno i jeszcze jest opcja na b5, żeby tego pionka bronić. No dobra, ale białe się nie przejmują, zobaczcie, sprawa normalna, roszada, no i b5. No właśnie, coś za coś. Białe decydują się na szybki rozwój figur, zrobienie szybko roszady, a czarne poszły w to, że po prostu zdobyły pionka i będą się starać twardo trzymać tego pionka. No i teraz tak, skoczek e5, zadziwiające posunięcie poniekąd, gdyż jest to ruch znowu tą samą figurą w debiucie, ale jest to ruch uzasadniony z konkretną groźbą. No, widzimy, że skoczek może zbić teraz na c6. Oczywiście trzeba się uchronić od tej groźby i czarne zagrywają goniec b7. Sprawa normalna. No i zobaczcie, kolejna fajna opcja, skoczek na c3. Naturalna, ale co grozi w danym momencie, jeżeli byłby ruch białych? Powiedzmy, czarne by zagrały taki ruch normalny, rozwojowy, goniec e7. Załóżmy. No to mamy tutaj strzał na B5. Zauważmy, że po biciu jest bicie gońca na B7 i bardzo fajnie to wygląda. Dlatego też tutaj czarne grają bardzo mocno i twardo. A6. Powiem szczerze, że te pozycje mi osobiście podobają się bardziej białymi. No gdyż praktycznie całe życie rozgrywam tego typu struktury podobne. No nic dziwnego myślę, ale też trzeba wiedzieć, jak mniej więcej to grać. I teraz tutaj białe może nie tyle co się popisują, co zagrywają taki ruch praktycznie standardowy, też troszeczkę na zamieszanie w pozycji. Jest to ruch, moi drodzy, B3. No niektórzy pewnie otwierają oczy ze zdumienia, przecierają oczy ze zdumienia, co ten ruch w ogóle daje. No bo piona mamy mniej i kolejnego pionka wymieniamy, podstawiamy pionka. No tutaj głównie chodzi o to, żeby troszeczkę przestrzeni na skrzydle złapać i uwolnić wolne linie do aktywnej gry, dla wież szczególnie. No tutaj czarne mogłyby się pokusić o takie zagranie B4, wtrącenie, skoczek na A4 i C3, żeby przytrzymać fajnie te pionki. Niestety nie wiem, z jakich powodów czarne tak nie zagrały, może miały inną koncepcję, nie wiem, ale tak można by było zagrać. Co też świadczy, że zobaczcie, taki ruch B3 jest takim, powiedzmy, ruchem niby klasycznym, ale też nieco ryzykownym. No, Dubow tutaj stąpa po krawędzi, co mi się szalenie podoba, bo te szachy jego są takie talowskie, że tak powiem, nienudne i trzeba tego zawodnika obserwować. Moi drodzy, czarne tutaj wybiły na B3 i pionek wybił na B3. Rzecz jasna, pionek, gdyż wieża też się otwiera z tej strony. Goniec na E7, normalna sprawa. No i goniec B2, ostatnia figura weszła do gry. Ten goniec niby jest przesłoniony przez skoczka i przez pionka, ale on będzie na pewno miał tutaj opcję, będzie mógł mieć opcję
na otwarcie tej diagonali i na fajną, aktywną grę. Roszada ze strony czarnych. I moi drodzy, tutaj Dubow, zobaczcie, że już ma wszystkie figury wyprowadzone. Mówię głównie o lekkich figurach. Zauważmy, że ten skoczek jest na razie zamrożony leciutko, gdyż jak się poruszy na D7, no to jest od razu strzał na C6, więc to też jest taki plus tego, że białe mają pionka mniej, czyli inicjatywę. No ale Dubow postanawia tutaj już grać dosyć konkretnie. Jest ruch skoczek E4. Stara się przede wszystkim tego skoczka, jedynego na razie obrońcę króla czarnego, wymienić. No ale z drugiej strony też, jak tutaj goniec stanie na tym polu, a tak też się dzieje, zostaje zrobiona wymiana, bo z drugiej strony też, zobaczcie, ten skoczek może zmierzać na pole C5. I to też jest świetna koncepcja dla białych. No więc tutaj ta wymiana następuje, goniec wymienia i goniec też się przygląda ładnie na H7. A5 ze strony czarnych. Zobaczcie, no taki ruch, właśnie po co taki ruch zagrywają czarne? Dlatego, że chcą uwolnić prawdopodobnie skoczka prędzej czy później, chociaż ja bym się tutaj bardziej zastanowił nad tym, żeby tego skoczka jednak na D7 wstawić. No ale cóż, czarne zagrały jak zagrały, trzeba sobie z tym radzić. Zobaczcie, hetman C2, standardowe posunięcie z konkretnym zbiciem tutaj i jeszcze wzmocnieniem ataku na C6. No żyć nie umierać, partia wygląda dosyć sympatycznie. No i H6. No i teraz, moi drodzy, czy byśmy tutaj wybili na C6? No właśnie, czarne godzą się na to mimo wszystko, ale po tym wybiciu mogłoby być dla czarnych trochę lepiej, gdyż po prostu pozycja się troszeczkę upraszcza, a grający czarnymi nie jest tutaj faworytem tej partii, więc białe oczywiście trzymają napięcie i nie biją na C6, tylko wprowadzają wieżę na C1. To też jest cenna uwaga silnych arcymistrzów, czy silnych szachistów. Nie śpieszymy się, naciskamy, aż bardziej zaboli przeciwnika. Wiem, że to brzmi okrutnie, ale no takie są szachy, to jest tylko gra. I teraz tak, czarne grają goniec F6. No dobra, czarne mają chętkę na skoczka. Tutaj skoczek zagrywa na G4, ciekawy ruch i całkiem normalny. Wybicie z tej strony byłoby ciekawsze, gdyż potem jakieś opcje D5, goniec się otwiera. Nie na H7 oczywiście, przez tą diagonalę. Goniec zagrywa na G5, no i tutaj Dubow F4. Od razu F4 konkretnie zagrywa. Zauważmy teraz, że pozwala czarnym zagrać F5, tak też się dzieje. No i się robi zadyma, moi drodzy. Robi się powoli zadyma, bo trzeba sobie teraz odpowiedzieć na kilka pytań. Jak generalnie, najważniejsze pytanie, jak zagrać dalej, no bo jest kilka opcji. Tu przede wszystkim są widełki. Tutaj oczywiście też można wybić na G5. No i teraz zastanawiam się, co zrobić, moi drodzy. Tutaj Dubow zagrywa niezwykle ostre posunięcie, ale ja, jakbym był na miejscu białych, to ja bym, moi drodzy, wybił tutaj od razu. Wybił od razu tego gońca, nie patrząc kompletnie na komputer, tak intuicyjnie pierwsza myśl mi przychodzi do głowy, żeby zbić gońca. Jeżeli będzie wybicie czy tutaj, nieistotne, no to wybijam na H6, ten król jest odkryty. Potem sobie gram D5, żeby otworzyć gońca i jest świetnie. I wygląda to naprawdę świetnie. No ale Dubów miał inną koncepcję, zamieszał w kotle jeszcze mocniej, żeby to zaostrzyć i zagrywa naprawdę świetny ruch, D5. Fantastyczne posunięcie, takie nawet komputer ocenia to troszkę gorzej, ale mi się niezwykle podoba, gdyż otwiera gońca, zostawia dwie figury pod biciem, zauważcie. Tylko oczywiście wiemy o tym, że jeden pionek nie jest w stanie zbić dwóch figur, więc jest dobrze, bo zawsze odbijemy tutaj. No ale co będzie po, co by było na przykład po biciu tutaj? Właśnie to bicie teoretycznie jest najlepsze według oceny komputera, ale ja w ten ruch nie wierzę, kompletnie nie wierzę, bo tutaj wchodzi takie posunięcie, bicie na G5. No i co byśmy nie zrobili? Bo na przykład jak bijemy tutaj, to goniec H7 bije na H6 później i jest po zawodach. Ten król nie ma jak się bronić. A jak jest bicie na E4, to, moi drodzy, bije tutaj. I kompletnie jest po zawodach. Nie rozumiem tego kompletnie. Ten goniec jest tak fantastyczną figurą przeszywającą tą diagonalę. Król jest atakowany bardzo mocno. Skoczek stoi świetnie. Grać nie umierać. Prosta sprawa. W tym momencie po D5 czarne wybiły tutaj gońca na E4. No i co zrobił Dubow? No właśnie, moi drodzy. Dubow nie wybił tego gońca. Co jest ciekawe, jakby wybił gońca, stanąłby trochę gorzej według oceny komputera, ale też to wygląda gorzej faktycznie, bo hetman wchodzi na G5 atakując bezpośrednio skoczka, a pionka potem odbijamy. Więc Dubow zagrywa tak.
poświęcając figurę. Niezła strategia, taka taktyczna i generalnie ostro. To mi się bardzo podoba. Chodzi o to, że ten pionek tutaj jest bardzo groźny. Bardzo groźny pionek za cenę figury. Goniec F6. No właśnie, jak grać dalej? Większość z nas wybiłaby tutaj skoczkiem na F6 od razu, bo wiemy o tym, że goniec jest w otwartych pozycjach silniejszą figurą i lepiej sobie radzi, ma większy zasięg. Ale tutaj się okazuje, że to wybicie gońcem byłoby lepsze, gdyż na przykład po wybiciu wieżą, no to myślę, że wybijamy wieżą i mamy wieżę za dwie figury u przeciwnika, które jeszcze nie są rozwinięte tak naprawdę. A niestandardowy układ pionów powoduje to, że mamy po prostu lepszą grę białymi. Później można było wybić na przykład na E4. Co się okazuje, Dubow wybił skoczkiem mimo wszystko, tak jak większość. Ale ten ruch jest też całkiem normalny. Pionek wybija. I hetman wybija na E4. Moi drodzy, czyja pozycja jest lepsza według Was? No, figurę więcej mają czarne, ale dopóki nie mogą wykorzystać tej figury więcej, pozycja myślę, że jest trochę gorsza. Według oceny komputera jest odrobinę lepsza dla białych, ale ja tu widzę ogromną przewagę dla białych, jakby grali ludzie. Gdyż król jest goły i wesoły, wolna linia jest w zanadrzu, pionek niezwykle groźny, grożą widły. No, wielkie groźby. Hetman E7, musi taki ruch być zagrany. I moi drodzy, F5. Ja to nazywam ruchem takim arcymistrzowskim również. To pięknie tutaj plombuje tego piona na E6 i faworyzuje tego pionka. Ten pionek jest tutaj niezwykle groźny za cenę figury. Zobaczcie, skoczek za bardzo nie może ruszyć, bo tu zawsze mamy oczywiście szacha z tempem. Skoczek A6. Zagrywają czarne. No i Dubow nie przejmuje się tym i bije pionka na A5. Straty muszą być za cenę wyprowadzania za późno figur. To jest, myślę, że niezwykle istotne. H5. Ruch taki, żeby nie było szacha. Na pewno, no to nie przeszkadza białym. Hetman F3, atakujemy tego pionka, hetman H7, tego piona broni. Moi drodzy, wieża D1, prosta sprawa, wchodzimy na linię i wygrywamy. Oczywiście to się łatwo mówi, bo jest jeszcze wieża D8, ale wieża wraca do łask i broni swojej wieżyczki. Tutaj hetman zagrał na H6. Moi drodzy, wierzcie lub nie, ta pozycja jest już bardzo ciężka dla czarnych, mimo figury więcej. Chociaż tutaj mówię, te pionki są niezwykle groźne. Król F2, takie też arcymistrzowskie posunięcie wyczekujące, gdyż można pewnie byłoby zagrać wiele innych dobrych ruchów, ale czas pewnie na to nie pozwalał, więc białe po prostu zagrywają sobie ruch taki spokojny, kontrolny i czekają na jakąś reakcję ze strony czarnych, bo czarne nie mają tutaj żadnej kontry tak naprawdę, więc ciężko powiedzieć, jak grać. Wieża D5 zostaje zagrana, no i od razu wybicie. Zobaczcie, prosta sprawa. Piony się rozszczepiają, tutaj to związanie nie jest groźne, gdyż goniec nie jest broniony przez nic, więc nie grozi taki ruch D4. No i w tym momencie Dubow, moi drodzy, zagrywa wieża A5. Ja ten ruch na chwilę cofnę. To jest to oczywiście ruch no, taki logiczny, chcemy wziąć piona, prosta rzecz. Ale co jest ciekawe, tutaj komputer mi troszeczkę podpowiedział. Na taki ruch może w partii ciężko wpaść, bardzo ciężko wpaść, ale przy analizie głębszej jest to niezwykle ciekawe zagranie. Moi drodzy, jak macie pomysły jakieś, można sobie zatrzymać filmik i poszukać rozwiązania. Mianowicie, tutaj niezwykle ciekawym rozwiązaniem byłoby bicie na A6. Kolejne poświęcenie byłoby naprawdę świetne. Co się dzieje po wybiciu? A mianowicie to, że bijemy pionka, grozi ruch E7 z wygraną, totalną. Dlatego też na przykład wieża E8 trzeba by było zagrać. Z wygraną dlatego, że grozi takie posunięcie jak zasłona, to też hetman, to pragnę nadmienić, wieża E8 i moi drodzy, hetman C6 z atakiem na dwie figury. Jak na przykład hetmanowi udałoby się wybić gońca, to hetman z gońcem na wieżę i hetmana czarnych z tym układem pionków, no to białe tutaj są o wiele lepsze. Hetman F8 mogłoby być zagrane. No tak, teoretycznie można by było wybić. Można teoretycznie by było wybić, ale kolejne zagranie fantastyczne tutaj ze strony białych mogłoby nastąpić, mianowicie goniec A3. Niezwykle ciekawy ruch, taki ruch mi się kojarzy z partią Botwinnika grający z Capablanką. W pewnym momencie ten goniec A3 też zostaje zagrany. Warto analizować klasyków, potem
nam powstają takie fajne idee, które sobie przypominamy i możemy zagrywać. No chodzi o to, że tego hetmana atakujemy i jak on gdziekolwiek odejdzie, to bijemy tutaj. Więc no, zasłona nie wchodzi w grę, bo bijemy po prostu tutaj i dalej grozi bicie. A jak zostanie hetman na hetmana i tyle pionów białe mają, no to wiadomo, że jest wynik przesądzony. No tutaj jakby czarne wybiły tego gońca, trzeba to wziąć pod uwagę, to bierzemy wieżę z szachem. No i hetman musi się zasłonić na f8. Zobaczcie, prosta gra teraz następuje. Hetman g6. Znaczy, prosta gra dla komputera, dla ludzkiego oka, no to troszkę trudniej, ale już wytłumaczę. Tutaj nie można zagrać, gdyż jest e7 z totalnie wygraną. Jak hetman bije, bijemy tutaj, pionek dochodzi. Nie ma jak go łapać. Dlatego król h8, remis mamy zawsze. Oczywiście pionka sobie weźmiemy za darmo, bo dlaczego nie? Możemy sobie dawać szachy cały czas. I moi drodzy, tutaj taki piękny ruch b4. Nie można hetmanem zbić, bo tutaj leci pionek kolejny z doprowadzeniem. I chodzi o to, żeby ustawić pionka na czarnym polu. Na przykład jak goniec zagrywa na b7, idziemy g4. Tutaj analizę przerywam. Po prostu marsz pionów powoduje, że pozycja jest totalnie, totalnie przegrana. Nie ma jak skontrować tutaj białego przede wszystkim. Pozycja jest wygrana, no ale dla ludzi może na krótkim czasie jest to dosyć trudne. Trzeba precyzyjnie tutaj rozgrywać tą pozycję. No cóż, Dubow zagrał wieża A5 w tej pozycji. Przejdźmy dalej. D4. No ruch taki szalony. Chodzi o pewną kontrę i zaczepienie się na posunięcie hetmanem na E3. No tutaj białe dobrze przeliczyły sytuację. Wybiły na B7. Hetman zagrał na E3, król F1. Nic nie grozi, moi drodzy, ale ruch D3 jest niezwykle groźny. Ale jest hetman F3. Powrót. W figurach jest równo. Wszystko się zgadza. Hetman D2 z atakiem na dwie rzeczy. No ale tu się nie przyjmują białe. Wybijają skoczka. Hetman wybija na B2. To są w zasadzie ruchy forsowne. No i hetman wybija na D3. Moi drodzy, tak naprawdę ta pozycja to już jest czysta formalność. Zauważmy, że tutaj król jest dosyć bezpieczny. Wieża zagrała na C8. I ruch E7 od razu powoduje, że wieża musi się przykleić z powrotem praktycznie do pionka. Tak też się dzieje. Wieża E8 i wieża E6 grzecznie zagrywa sobie broni. Król F7 i hetman, moi drodzy, zagrał na F3 z prostą groźbą wybicia. Hetman dał szacha na C1, prosta sprawa, król G2 i na H6 z obroną. No to ta pozycja wygląda katastrofalnie. Hetman D5. Hetman D5, tutaj przewaga pionów daje zwycięstwo. W hetmanówce ważne jest też to, żeby król był bezpieczny. No i tutaj po król G7 hetman po prostu wziął pionka, nie ma się nad czym zastanawiać, trzeba grać proste szachy. Widać po tych ruchach, że czarne są zrezygnowane. Hetman C4, wieża zbiła na E7, moi drodzy, i wieża zagrała na E4 z szachem na króla. Nie za bardzo nie wiadomo, jak się bronić. Tutaj król zagrał na E8, hetman G8, każde wymiany figur są zwycięstwem dla białych, król D7 i wieża zagrała na D4. W tym momencie czarne się po prostu poddały. Następuje mat w 5 ruchach. Mogę pokazać na przykład król C6, hetman daje szacha na C8, na przykład król B5, hetman B8 szach, no wieża B7 jeszcze się zasłonić może, bicie, hetman C5 i na przykład wieża D5. To tam matów jest dużo, to jest nieistotne, tylko ważne było to, jak do tego mata później doprowadzić. Moi drodzy, śledźmy Danila Dubowa, niezwykle ciekawa postać w światowych szachach. Serdecznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do nas zobaczenia, hej.